Siema, to Kuźniewski, witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku znajdujemy się na Case Dropiku. I zanim przejdziemy, chciałem was poinformować, że jak widzicie pod moją kamerką znajduje się baner informacyjny o konkursie. Konkurs jest na M4A4 The Emperor za ponad 100 zł. Jedyne co trzeba zrobić, to wbić na Case Dropika. Pierwszy link w opisie macie konkurs. Informacje o konkursie wpłacacie minimum złotówkę z kodem Kozielski i macie możliwość wzięcia udziału właśnie w takim giveawayu fajnym. Także macie za złotówkę szansę wygrania skinka za stówkę. Także bardzo wam polecam. Pierwsza linka oczywiście w opisie. A oprócz tego pamiętajcie, że z kodem Kozielski macie 10% do doładowania i darmową skrzynkę na start. A w dzisiejszym odcinku przechodzimy sobie do tych trzech skrzyneczek, których nie udało nam się dokończyć w poprzednim odcinku, czyli do Essy, Take i Galactic. Nie przedłużam, zabieram się oczywiście za otwieranie. 22 zł będzie nas otworzenie Essy kosztować. No ale to są bardzo fajne skinki, no doplerki, takie lorki, no naprawdę ciekawe. Ciekawe różne skinki. No i jest również emeczka The Emperor, ale w gorszym stanie, bo moja emeczka jest warta na konkursie ponad 100 zł, a ta jest warta 55. Także myślę, że bardziej opłaca się wbić na konkursik i wygrać sobie fajną emeczkę. Dobra, bez zbędnego przedłużania, 3 otworzenia i ruszamy. 530 zł na naszym koncie w dzisiejszym odcinku. Najpierw pootwieramy sobie te skrzyneczki, może przejdziemy na upgradera, zobaczymy jak to będzie oddawało. No, obok ta nasza emeczka konkursowa. No ale w tym momencie mamy 61, dobra, to ja sobie będę to zostawiał. Także w tym momencie jesteśmy na 0 z tej skrzyneczki Essy. No ale lecimy dalej, liczymy oczywiście na jakiegoś fajnego skinka, jakąś fajną koskę, coś tego typu. A na razie mamy tutaj zlot emek i awup. Zresztą to jest skaucik, ale no tutaj 40, ta fajna, Dragon King. No niestety tu ani stan, ani skinek za bardzo nie oddał. Ale jeszcze raz sobie otworzymy te Essy i zobaczymy jak te SC będą oczywiście oddawać. A kto już wpłaci sobie na konkursik właśnie na tą emeczkę, to może podsyłać mi wpłaty na Discordzie. I po prostu dla osób, które będą jak najwięcej wpłacać, nie dość, że tu będzie konkurs na emeczkę, to może w przyszłości zrobimy jeszcze konkurs dodatkowy. Także wbijajcie sobie na Discorda, również macie link w opisie. Dobra, jeszcze raz sobie otworzymy tą SC i może przejdziemy już do następnej skrzynki, żeby sprawdzić co tu w ogóle ciekawego jest. Bo ta SC taka... No, zależności co tu nam siądzie. Czasem potrafi fajny skinek wylecieć jak ten, no ale te dwa już tak średnio wypadają. Także przejdziemy sobie do następnej skrzynki. I teraz dużo tańsza skrzynka, bo skrzynka tej kosztuje tylko 5,85. Także to nie jest jakoś dużo. A teraz stąd może nam wylecieć też fajny skinek. Najtańszy jest za dwójkę, także jest całkiem ok. No, najdroższy jest 60, tutaj Frontside Misty też bardzo fajny skinek. A jak już sobie wpłacicie właśnie na ten konkurs, to oczywiście możecie otwierać skrzynki na stronie, bo to jest po prostu balans wasz, a to jest taka dodatkowy bon, że oprócz tych 10% macie szansę wygrać taką emeczkę fajną. A teraz wygrywamy 10 zł, także nie za wiele, 23 otworzenie kosztowało, czyli połowa praktycznie nam się tylko zwróciła, no ale spróbujemy oczywiście jeszcze raz. I w tym momencie mamy Akacza, Akacza fajnego nawet, jak na taki tańszy to 7 zł. Bardzo fajny Akacz, 18 zł, także na razie średnio daje, no ale stopniowo wyżej, także teraz liczymy nam jakiś fajny proficik. Było 10 zł, było 18, to teraz liczymy, że będzie około 20 może, a jest 20 i trafiłem z tym 20. No dobra, no to jeszcze raz sobie ją otworzymy i przejdziemy do następnej skrzyneczki, a później chyba na upgradera. Chyba na upgradera przejdziemy, zobaczymy, może coś odda o czerwony skin. Czerwony skin z tej skrzynki, czyli czerwony skin jest warty, no nie jest dużo warty, bo jest 18 zł warty, ale 30 zł, także otworzenie tej skrzynki nam się zwróciło. Także stopniowo widzicie, im więcej otwieracie, tym bardziej leci to do góry. A my przechodzimy już do następnej skrzynki. Bo następna i ostatnia skrzynka, którą będziemy w dzisiejszym odcinku otwierać, jest to skrzynka Galactic, która jest za jedno otworzenie 9,20. Także standardowo po 3 sztuki 27 zł będzie nas kosztowało takie otworzenie. A tu mamy Corticary, Point, Zary, Mertosa. Także bardzo fajne skinki. Mi osobiście siadają, przypadają do gustu. Większość tych skinków jest dość ciekawa wyglądowo. Także bardzo fajnie, więc sobie otworzymy. No i oczywiście liczymy na jakiś fajny proficik. Wy napiszcie, jaki największy proficik udało wam się zrobić na stronce, oczywiście mam nadzieję, że z moim kodzikiem, ale tak ogólnie, jaki wam się udało zrobić na tej stronce. I oczywiście zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję, bo lecimy po 2000, zostało niewiele naprawdę subskrypcji do 2000. Także mam nadzieję, że w szybkim tempie wbijemy te 2000, a nam teraz wbija fajny biznes za 33 zł, także 46 zł i praktycznie dwukrotnie nas zwróciło tu skrzynkę, także bardzo fajnie. No co, no to jak zwraca, to otwieramy dalej i sprawdzamy co tam nam dalej wypadnie, bo jeszcze idziemy oczywiście na upgradera, pamiętajcie o upgraderze, 13 zł, dobra, jeszcze raz otwieramy taką skrzynkę i lecimy oczywiście na upgradera, także zobaczymy
czy będzie coś ciekawego ulepszać. No i teraz na wypadek gloczek. Fajny gloczek, czerwony gloczek. Także dość ciekawe, 20 zł, także znowu na plusik. Jeszcze 5. Dobra, no to jeszcze może otworzymy sobie. A po 5 razy nam starczy? Starczy. Dobra, no to otworzymy po 5 razy tą skrzynkę. I teraz zobaczymy, co z pięciokrotnego otworzenia nam wypadnie. No i tu mamy jakiś czerwony skinek. Kameleon, tak? Kameleon. On jest warty, no nie jest warty dużo, bo jest warty 18 zł, ale łącznie 52 zł, także w sumie i tak jesteśmy na plus tej skrzynki. Fajna ta skrzyneczka Galaktika, wam polecam oczywiście, tą poprzednią też. Ta pierwsza tak średnio oddała, ale widzicie, że też potrafiła, miała swoje przebłyski. Także my lecimy już na upgradera. I co skrzynka nie może, to upgrader dopomoże. Lecimy oczywiście, ulepszamy sobie jakieś skinki. No i liczymy na fajnego, fajnego skinka. Z tych skinków tak na... No, razy dwa może zróbmy, zostawmy to i taki 5-7-ik. Jestem ciekawy, jak to pójdzie, może sobie dobijemy tak do 60%, no i co, ja bym dał coś takiego. Zobaczymy, czy Monkey Business nam siądzie. Mam nadzieję, że tak, jeżeli siada, to oczywiście łapeczka w górę, bo siada, więc zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli taki kontencik wam się spodobał. Wbijajcie na streamki, dzisiaj streamek będzie, także skinki dla was rozdajemy na streamkach, ja rozdaję, wypiszecie tylko komentarzyki. No i wygrywacie fajne skinki, także myślę, że warto, opłaca się wbijać. Więcej informacji oczywiście na Discordzie, dlatego osoby z Discorda wiedzą wszystko szybciej. Także wbijajcie sobie również na Discorda. A ja teraz ulepszam The Emperora. Mam nadzieję, że i The Emperor na 50% nam siądzie. I chyba nam siądzie, doleci. Aj, blisko, blisko. Kurczę, szkoda. Szkoda bardzo, bo było bardzo blisko do tego. Dobra, no to spróbujemy coś jeszcze takiego. No i teraz już się zaczynają potężne pieniądze. Shadow Dodgery, może jakieś takie Shadow Dodgery spróbujemy. 500 zł, no ale ja bym sobie jednak troszeczkę tutaj może balansem. Albo, może nie Shadow, może takie rękawiczki. O, 68%, coś takiego, dobra. Spróbujemy coś takiego, mam nadzieję, że to nam siądzie, takie rękawiczki. Także siadają nam chyba, nie przeleć? Dobrze, mamy to zabezpieczone na dużym procencie, ale i tak siadają, także 300 na naszym koncie, także spróbujemy sobie te jeszcze te dwa. I może taki Neon Rider, również 68%, dobra. Ja zostawiam, puszczam, sprawdzamy, czy to nam siądzie, mam nadzieję, że to nam siądzie. I siądzie nam, czy nie siądzie? Kurde, niestety nam nie siada, ale mamy rękawiczki, także i tak nie jest źle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału, pamiętajcie o giveawayu. Wszystkie linki macie w opisie oraz informacje na Discordzie. Zapraszam was na streamki, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, siema.